Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mając na uwadze kilkunastu, a nawet czasem kilkudziesięciowiekową tradycję pozyskiwania złota w Sudetach, trudno nie opowiedzieć historii Gór Opawskich, tego najbardziej na wschód wysuniętego mezoregionu sudeckiego, bez zahaczania o złote wątki. Tak na przykład znajduje się właśnie w Głuchołazach. Jest to miasto, jedno z ważniejszych miast całego regionu. I zostało ono założone w XIII wieku właśnie w wyniku gorączki złota. A jako ciekawostkę mogę przytoczyć fakt, że pierwsi mieszkańcy Głuchołaz płacili swoje czynsze właśnie przy pomocy złotego kruszcu. Mam jednak nadzieję, że złoty wątek nie zdominuje mojej całej opowieści, bo same Góry Opawskie i ich czeski odpowiednik Zlatohorska Wierchowina zasługują na odkrycie, mając wiele więcej ciekawych historii do opowiedzenia. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na wycieczkę Góry Opawskie. Lecimy! Występowanie złota w tych okolicach nie przyczyniło się jedynie do lokacji i rozwoju miast, ale także na długie lata zmieniło krajobraz naturalny regionu. Dzisiaj na terenach pogórniczych można natknąć się na liczne ślady działalności poszukiwaczy złota, takie jak sztolnie, wyrobiska, odsłonięcia skalne czy leje. W ostatnich latach lokalne władze zaczęły korzystać z tych pozostawionych do dnia dzisiejszego świadectw, przeobrażając dawne tereny górnicze w atrakcje turystyczne. I tak na przykład w Głuchołazach, w których przez 250 lat wydobyto prawie 3 tony złota, na terenach Góry Parkowej stworzono szlak złotych górników, w przystępny sposób zapoznający młodszych i starszych z historią wydobycia złotego kruszcu. Innym wartym odnotowania miejscem jest Gwarkowa Perć. Sztuczne, pogórnicze odsłonięcie skalne dawnego kamieniołomu, zamienione na krótki, acz całkiem wymagający odcinek szlaku turystycznego, zwieńczony jedyną w polskich Sudetach żelazną drabinką, której nie powstydziłyby się najtrudniejsze szlaki w Tatrach. Sztuczne ułatwienie ma 35 stopni, 11 metrów, zlokalizowane jest na zboczach Bukowej Góry, a jego przejście, zwłaszcza zimą, zdecydowanie wzmaga działalność wydzielniczą rdzenia nadnerczy, co jak na warunki tego niskiego pasma górskiego można określić mianem ewenementu. Gwarkowa Perć to nie jedyne miejsce w okolicy potrafiące pozytywnie zaskoczyć. Błądząc po licznych ścieżkach Góry Parkowej lub jak to woli Góry Chrobrego, można mniej lub bardziej przypadkowo natknąć się na fenomenalną kaplicę świętej Anny z pierwszej dekady XX wieku. Co w niej takiego niesamowitego? Zdecydowanie położenie, zawieszone jest nad wysokimi na 10 metrów skałami, zlokalizowana w środku lasu, tuż obok już dużo mniej ciekawego, jeszcze nie otwartego budynku schroniska. W moim przypadku ten magiczny obraz dopełnia dość śnieżna zima, nadająca surowości otoczeniu. Podobnie interesujące architektoniczne odkrycie dokonałem po czeskiej stronie gór, u podnóża miasteczka Zlatohory, gdzie w środku lasu znalazłem nadgryzioną już zębem czasu, aczkolwiek także spektakularnie położoną kaplicę świętego Rocha z XVII wieku. Niepozorne, mało znane góry i takie perełki, aż chce się je odkrywać. Góry Opawskie to także zdecydowanie region pełen tajemnic. W okolicy można znaleźć ruiny wielu zamków, świadczące o bogatej, ale i burzliwej historii tych przygranicznych terenów, a gdzieś w tle rozbrzmiewa ciągle żywa legenda o zaginionym mieście Rosenau. W XVII wieku w całej Europie urządzano tragiczne w skutkach polowania na czarownice, a zwyczaj ten nie ominął obszaru Gór Opawskich. Ciekawostką jest jednak fakt, że w porównaniu do reszty księstwa nyskiego na terenach górskich odchodziło się od palenia na rzecz wieszania. W Głuchołazach na przykład można wspiąć się na górę Szubieniczą, niegdyś będącą miejscem stracenia ponad 20 kobiet. Dzisiaj wraz z drewnianą altaną i małą architekturą zniesienie pełni funkcje rekreacyjne i turystyczne. Zaryzykuję hipotezę, że w zbiorowej polskiej turystycznej świadomości Góry Opawskie równają się Biskupiej Kopie, czyli ich najwyższemu szczytowi po polskiej stronie, będącego atrakcyjnym celem wycieczki. Powodów popularności tego szczytu jest wiele. Członkostwo w elitarnym zestawieniu Korony Gór Polski,
możliwość noclegu w jedynym schronisku w regionie, czy obecność na szczycie wieży widokowej, ochrzczonej nazwiskiem cesarza rządzącego niegdysiejszym imperium, którego próżno szukać na dzisiejszych mapach. Dużym plusem trekkingu w masywie Biskupiej Kopy jest mnogość tras, którymi możemy dostać się na szczyt, a prawie każda jest w zasięgu nawet średnio sprawnego turysty, chociaż oczywiście swoje trzeba przejść. Ja wybrałem szlak z Pokrzywnej przez wspomnianą już Gwarkową Perć, a następnie przez ścieżkę Langego, prowadzącą prosto pod schronisko. Ze szczytu zszedłem widokowym zielonym szlakiem do czeskich Zlatych Hor. Alternatywnych szlaków jest jednak wiele więcej. Myślę, że nie będzie dużym nadużyciem stwierdzenie, że wszystkie szlaki w okolicy prowadzą na Biskupią Koprę. Góry Opawskie to ten górski kazus, gdy nie oczekuje się od gór zbyt wiele, a można nieźle pozytywnie się zaskoczyć, czego sam doświadczyłem. Muszę wrócić w te okolice w cieplejszych miesiącach, marzy mi się bowiem na przykład dzika eksploracja na wpół dostępnych sztolni w masywie Poprzecznego Wierchu, najwyższego szczytu całego pasma. Bowiem czeski odpowiednik Gór Opawskich także równie mocno obfituje w zaskakujące atrakcje, silnie nawiązujące do złotej historii regionu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Grzesiek z kanału Odkryjemy Góry Nieznane. Ciao!